M262 to nie była technologia przełomu, dlatego że przeciwnik miał broń podobną. Nie śpieszył się z jej użyciem, ale miał broń podobną. Tym bardziej, że M262 wolno się rozpędzał, wolno się wznosił, wolno lądował, potrzebował wówczas specjalnej ochrony. To nie był samolot, który dawał realny przełom. To nie była taka technologia, taka różnica techniczna, która mogłaby zniwelować tą miażdżącą przewagę aliantów nie tylko liczebną, ale pod koniec wojny również pod względem wyszkolenia.